Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki. Dzisiaj ciekawe zapytanie zmartwionej żony internauty i z zapytaniem, czy choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy może być przyczyną oblania badań za jazdą po alkoholu, oczywiście w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy i czy Ty musisz się obawiać innych schorzeń przewodu pokarmowego idąc na badania do WOMP, jak jechałeś po pijaku. Zapytanie. Witam Panie Darku. Mój mąż ma zabrane prawo jazdy na pół roku. 0,15 w wydychanym powietrzu. W październiku jedzie na badania lekarskie. Jest już po wizycie u psychologa. No, na szczęście opinia pozytywna. Zrobił też GGPT, wynik 23 jednostki na litr. Moje pytanie jest takie, co musi mieć jeszcze na wizycie? Ma historię choroby z ostatnich 5 lat, no ale czego powinien się obawiać? Nadmienię, że mój mąż nie pije już alkoholu, a w zasadzie nigdy nie pił zbyt często, oczywiście czasem na jakimś meczu, czasem na jakiejś imprezie, weselu, to i owszem. Natomiast prawo jazdy jest mu potrzebne, a raczej już jest nam potrzebne. Jestem po udarze mózgu, który przeszłam rok temu w wieku zaledwie 35 lat, więc z moją niesprawną prawą ręką nie mam szans na prawo jazdy. Mąż na stale przyjmuje leki, bo ma zapalenie żołądka, ma jakąś bakterię, na którą przyjmuje antybiotyki. I czy to będzie miało wpływ na wyniki badań i na końcowe orzeczenie? Z góry dziękuję za odpowiedź i serdecznie pozdrawiam. Nie słyszałem, aby taka niepowikłana choroba wrzodowa żołądka czy dwunastnicy była przyczyną negatywnego orzeczenia, także nie obawiałbym się tutaj za bardzo przyniesienia jakiejś dokumentacji medycznej od gastrologa czy od lekarza rodzinnego z tegoż to leczenia. Te leki też nie mają wpływ na prowadzenie pojazdu, także tutaj raczej strachu nie ma. No, jest jedno zastrzeżenie, jeżeli oczywiście to zapalenie żołądka nie jest spowodowane przez przewlekłe nadużywanie alkoholu, czy nie współistnieje z piciem nałogowym, no bo picie może też być przyczyną zapaleń żołądka czy dwunastnicy. Natomiast czujność lekarza na pewno wzbudzą żylaki przełyku, choroby wątroby, choroby trzustki, które no, nawet według takiej opinii, według takiej wiedzy obiegowej bardzo często wiążą się z przewlekłym nadużywaniem alkoholu. Jeżeli jednak naprawdę pijesz okazyjnie, takie nieszczęście, że Cię policja złapała, czy tam ktoś inny, po prostu Ci się przytrafiło, potraktuj to jako jakieś takie ostatnie chińskie ostrzeżenie, aby więcej nie siadać do auta na podwójnym gazie. Powoduje to naprawdę więcej problemów, jak w tym przypadku tutaj tej pani, no, niż to jest warte. No cóż, w zasadzie na tym kończę. Jak miałeś chorobę wrzodową, żołądka i dwunastnicy, a musiałeś przejść badania w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy za jazdę po pijaku, oczywiście tradycyjnie Cię zapraszam tutaj do komentarzy poniżej. Oczywiście najciekawsza dyskusja jest tutaj na moim blogu Badania Lekarskie Kierowców.pl, na który Cię serdecznie zapraszam. Jest tam naprawdę bardzo dużo opisanych przypadków, badań po alkoholu, no, sytuacje życiowe naprawdę, jak to mówią, nawet się filozofom o takich rzeczach nie śniło. Jeżeli Ci się ten filmik spodobał, daj oczywiście lajka, daj kciuka. Możesz go tam umieścić, link na Facebooku czy na jakimś innym portalu społecznościowym. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, specjalista medycyny transportu.